up in the clouds, dog, they saying I look stressed. I've been feeling down, pray to God that I'm up next. Remember when she blew me off, that's why I can't text. Now she call me petty, but I swear I can't forget. This ain't a test, now they saying that I ball like Jerry West. Coming back for what is mine, can't take no less. I said go and take a shot, so I need your best. Jeśli chodzi o ten rok, no to zdecydowanie jest jednym z ważniejszych w mojej karierze, ponieważ jestem bliski tego, żeby trzeci raz zdobyć pas. W tym roku zdobyłem właśnie pas w K1 Babylon po bardzo mocnej walce, później IBA w boksie, to też było świetne wydarzenie. Teraz jesteśmy przed tak naprawdę chyba najmocniejszym starciem bokserskim w mojej karierze i tak się też na to przygotowałem, o pas WBC Frankofon. Będziemy się bić, także myślę, że mogę zaliczyć ten rok na pewno do jednego z najmocniejszych w mojej karierze. Myślę, że tak. Ja miałem bardzo przekrojowych rywali w swojej karierze. Z wieloma świetnymi zawodnikami się mierzyłem. Z byłym mistrzem świata, Domenico Valentino, z Patrykiem Balaziem, który jest też świetnie wyszkolonym pięściarzem, z Augustinem Kucharskim z Argentyny. Także to byli naprawdę dobrzy pięściarze, bardzo przekrojowi, wiele stylów. Każdy walczył inaczej, każdy miał inne warunki fizyczne. Jestem przygotowany na to starcie z Mateuszem Polskim. Myślę, że jestem zawodnikiem bardzo wszechstronnym i to doświadczenie właśnie przekrojowe ze wszystkich moich walk, ze wszystkich moich formuł tworzy moje atuty i tworzy tak naprawdę mnie. Stoczyłem wiele walk w różnych formułach. To były walki toczone na najwyższym poziomie z wieloma mistrzami świata. Także myślę, że doświadczenie zebrane z tych pojedynków zaowocuje i przygotowało mnie również na walkę z tak mocnym pięściarzem, jakim jest Mateusz Polski. To jak potoczy się ta walka, tak naprawdę zobaczymy już 20 października. Ja jestem w dobrej dyspozycji, naprawdę po mocnym przygotowaniu. Wierzę w swoje zwycięstwo i przede wszystkim jestem w stanie wygrać tą walkę. Zamierzam to zrobić i taki wynik też przewiduję tego starcia. Trzeci pas u mnie. Mateusz, jesteś bardzo dobrym pięściarzem, wiem o tym i się na to przygotowałem. Życzę Tobie powodzenia, bo będzie Tobie potrzebne w tej walce. Nie mierzyłeś się jeszcze z takim rywalem, jakim jestem ja. Zapowiada się bardzo mocna walka, przygotuj się na to. Słuchajcie, przed nami mega mocne starcie, już 20 października widzimy się w arenie w Legionowie oraz w telewizji Polsat. Nie możecie tego przegapić, to będzie naprawdę dobry pięściarski pojedynek. Widzimy się 20 października. Au!